Rozpoczyna się remont ulicy 1 Maja w Sosnowcu. Dzisiaj po porannych godzinach szczytu dwa pasy ruchu zostały zamknięte, po jednym w każdą stronę. Najpierw zajmiemy się pasami wewnętrznymi, czyli, czyli tymi, które przylegają do torowiska. Tutaj wykonawca najpierw będzie zrywał nawierzchnię, a potem te pasy zewnętrzne. Więc tutaj ruch w miarę będzie płynnie się odbywał. Prace na ulicy 1 Maja są częścią większego projektu modernizacji dróg Sosnowców. Sosnowcu. W kolejnych etapach wymieniona zostanie nawierzchnia na ulicach Sienkiewicza i Piłsudskiego 29. 9 marca zamknięta zostanie też ulica Wojska Polskiego, gdzie remontowany będzie wiadukt kolejowy. W związku z tym zmieni się funkcjonowanie komunikacji miejskiej, część przystanków nie będzie obsługiwana, będą też nowe rozkłady jazdy. Dwie linie 220 i 221 zostaną zintegrowane w jedną. Podzielona zostanie też trasa autobusowej linii zastępczej T26. Zakończenie prac remontowych w Sosnowcu zaplanowane jest na kwiecień 2024 roku.